Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najwątły odcinek symulatora z Fishing Planet. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku obowiązują takie same zasady jak ostatnio. Czyli jedna złotówka równa się 2 minuty transmisji dłużej. Dzisiejsza transmisja planowo potrwa godzinę, ale może potrwać również dłużej dzięki Państwa wsparciu. Więc załączmy sobie jakąś muzyczkę w tle, aby jednak jakieś odgłosy były poza rybami i ptakami. Pozwólcie tylko, że ja sobie lekko zmienię ustawienie mikrofonu. Tak aby jednak było mnie porządnie słychać i żebym ja się nie musiał do niego drzeć. A i wszystko się musi wczytać. Dlatego lekkie przecinki występowały. I przenieśmy się do następnego dnia. Na godzinę 8, bym poprosił. Nie, może na 7. Będzie lepiej. No i będzie najlepiej, bo ja muszę odebrać pieniądze, bo wczoraj jeszcze po transmisji chwilę sobie posiedziałem i połowiłem rybek. Więc rozłóżmy sobie stojaczek standardowo. Jak to w tym miejscu. Wczoraj zakupiłem obrotu wahadłówkę, nie? No tak. I tu zmieniłem chyba przynętę na małe żywce, ale to chyba jeszcze z Państwa nie było już ze mną. Dobrze, wymieszajmy zanęty, bo widzę, że mamy jeszcze niej dużo. Więc dajmy sobie 20. I wtedy wychodzi 30 gramów zanęty. Jest to optymalna ilość, bo ostatnio się zawsze na tym wyrabiałem. Dobrze. Wytworzyła się odpowiednia ilość. Mam nadzieję, że dźwięki są odpowiednio dostosowane. Tym razem telefon wyciszyłem. Ech, mogę sobie uszkodzić wędkę, ale nie jest to jeszcze na sakra. Szczytówka jest dosyć lekka. Bo tam jak najdalej tam. Pyk. No po co ogranicznić rzutu? Ja nie potrzebuję. Odpowiednim gnieździe. No ta podpórka jest tylko jedna. Więc gdy tam ta wędka siedzi sobie już w odpowiednim miejscu, my sobie rzucamy na wahadłóweczkę. Z tego co pamiętam, to jakoś tak się to łowiło. A wahadłówki. O, jakaś cinka wystąpiła. Trochę za szybko. Jeszcze ryba nie zaczęła brać odpowiednio. O, mamy coś? No chodź, gdzie płyniesz? Mamy coś o dziwo nie za dużego. Nie wiem, jak to? Młody las wielkogębowy. Oczywiście, że zatrzymujemy, a jak?
Nie, no ale ta gra jest ładna. Jakie ja tu w ogóle mam ustawienie, jeśli chodzi o grafikę? Może już zapomnę. Dobra. Nawet nie ultra. A no tak, bo to jest dostosowanie pod nagrywanie, zapomniałem. Mobile zużywa 30% procesora. To normalnie na grę daje full mocy. Ale podpowiedzi tutaj po prawej stronie, to ja gdzieś tutaj spotkać się z Waszyngtonem, gdzie usunąć, bo też trochę... Nie powiem, że zakłócają widok. Tym razem nic. Nie wiem, dobra. Gdzie to w ustawieniu, aby to było, nie? Wskazówki. To nie. To też nie... Będzie nie. To nie wiem, jak to usunąć. Witam serdecznie, panie Michu. No, nie wiem, czy jakąś dobrą uda się złapać. Zobaczymy. Różnie to bywa, szczerze mówiąc. Tym razem coś nie pykło. No to dużo, jak ktoś się złapie, to... Wtedy jakieś dobre rybki pamiętam zawsze, nie? Nie, tu też mamy jakąś. Zobaczymy zaraz, czy duża, czy mała. No na razie idzie tak, jak chce, więc... Czyli za dużo to ona nie jest, bo w ogóle chyba nic nie ciągnie, więc... Ryba nic nie ciągnie, to znaczy, że jest mała. Młody was wielkogębowy? Ale pieniądze się zgadzają. Tłapany rarytas. A co to jest ten rarytas? A w sumie to nie mam zielonego pojęcia. Witam serdecznie, panie Bestia 1234 na transmisji.
Zobaczymy. Na razie jakoś żadna ryba nie chce brać. A może mamy... No, nawet coś ciągnie. Nawet ciągnie jeszcze. Ma więcej siły od mojego kołowrotka w tej wędce. No nie powiem, że jest on dosyć słaby. No chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. No. No widzicie, drodzy państwo, nie chcę iść się oddalać jeszcze. Aha, SU 4210? A jest tak? Czy ja to jeszcze w prehistorii chyba żyję, że nie widzę. Oliwkową stonkę. Piękne malowanie i ten zapach spalin. Tak, zapach spalin. Nie no, spaliny akurat ładnie pachną. Z tym to się muszę zgodzić. Kulbek bębniący. One dużo ważą, ale w sumie też dużo pieniędzy to się za nie nie dostaje. Ale żeś pan rzucił? Na pewno o to chodziło. Modernizowane z Nevalu. Nie wiem, ja tam SU 46 kojarzę, 45, ale... To 60 jeszcze było. Więc 4210 to nie kojarzy. O, ja tu sobie rybkę wyciągam. Chodź, 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 szybko, szybko, szybko. I dajesz mi tam dużą wędkę, a nie. No to widzę, że ryba idzie. Się zagadałem, no. No, ta wędeczka jest akurat bardzo dobra. Takie 2 kilo ryby to ona na spokojnie wyciągnie. Tam ewentualnie trochę trzeba szarpnąć, ale idź. Nie to co tamto, nie? No nie wypuszczaj tej ryby, no nie wypuszczę, no sumień czarny 52 pieniędzy, może być. Medalowy, więc chyba dobry. Miała być dobra ryba, panie Michu, jest dobra. Dwa metra, dobra, niech se leży. A my idziemy na spinninga. Potem to już jest ostatni dzień naszej wyprawy nad tą rzekę, więc... Potem zakupimy sobie trochę innego sprzętu, wędkę spławikową, którą ja powinienem mieć, to sobie weźmiemy do nas spinningowej. Proszę, drodzy państwo, ale musiałem skorzystaj z dobroci, jaką jest woda. Dosyć ciepłe dni. Ja ci dziwnym cudem w ogóle się patrzę, że już to zamknięte, to też jeszcze naprawię ten błąd.
Dobrze, okno otwarte, wędka zarzucona, więc można łowić. O, jakieś cinka jeszcze. Kochany PKP Intercity, zawsze jest opóźniony sezonowy IC z Twarożyc. Czwartej, no 183. Ile? Stało się. Pociąg pusty. No cieszę się. Cieszę się, że pociąg pusty. No ja też jakoś, ale ja w sumie no, na dniach jakoś się będę miał zamiar wybierać, ale to wszystko należy, bo to jednak, no. Nie będę mówił o tym o transmisjach, ale sprawy prywatne dosyć. No rzecz czasami może się okazać, że tam nie ma tego, no, poważne sprawy się też dzieją w życiu czasami, no i nie ma tylko przyjemności, jak to mówią, więc no zobaczymy co to będzie. Czasami wyjazd będzie musiał zostać odwołany albo przełożony. Bas biały. Bierzemy. Co to za powiadomienia na Discordzie? A, no tak, powiadomienia u mnie na serwerze doszły. Na Discordzie, bo się zastanawiam, co to się stało, że mam napisane aż całe dwa. Miał przyjechać Regio Pomerania, a przyjechał właśnie Icek miał być, a przyjechał lekko po 18. No nieźle, ale chociaż można sobie ten zwrot biletu sobie zrobić, ale tam powyżej jakieś ceny, tylko te zwroty biletu możemy robić. Bo kiedyś jechałem na tej właściwie 3 stacje pociągiem, no i no niestety się nie załapałem na kwotę opóźnienia taką, że mi ją oddali. No i mówię, no cóż, myślałem, że chociaż 5 zł czy tam 6 za to opóźnienie dostanę zwrotu. A to nic, dopiero od jakiejś kwoty wypłacają. Aby mogła jakieś ryba wiąść. Dobra, tu już nic nie weźmie. Panie, co pan robisz? Tu z tą wędką przed nosem. Wczoraj tutaj taki fajny chłop stał z dobrym nawet i sprzętem. Złapałeś, dobrze. Więc ciągniemy rybki kolejnej. O, nawet hamulec zaciągnął. Może być tu kulbak bębnisty, bo one na właśnie się ciągną. No jakoś się na tym miękławki czy tam na coś takiego łapało i nie, nikt mi nie potrafi przypomnieć jak to było. Sobie muszę chyba naprawdę w internet wpisać. Kiedyś był taki właśnie mądry pan. Z fishing właśnie, co? Pisał mi na czacie, nie pamiętam już nazwy. No, tego pana nie widziałem. O, akurat tak byłem mniący.
Wiadomo. To, co pamiętam na wyjeździe 3 lata temu, wykoleił się wtedy ten Sofronka przez te stacje, wyjechaliśmy do Poznania, manewry. Czemu, panie Micho, pan by się miał wykoleić? Nie, no aż tak źle to raczej by nie było. Poznań, Poznań miasto doznań, wiem coś o tym. Często tam bywam, ale... Poznań rzadko się coś wykoleje. A nawet jeśli to potrafią, szybko na to zaradzić. Nawet ci ludzie mówią te historyczne rydy, to ja nie wiem. A ten tutaj co? Od razu. Pod wędką się złapał. Jednak też tak się da łapać. Dobrze, rzucamy dalej. Skończymy transmisję z Fishing Planet, to pozwolę mi się jeszcze nagrać dla państwa z odcinki Train Sim. What damn, dwójki. Tylko byście mieli, drodzy państwo, to oglądać. Ogólnie jakieś ryba już zaczynała brać, ale chyba ją skłoszyłem tym, że za słabo, żem ciągnął ten haczyk i on zaczął tutaj się dziwnie bujać, ale nie. Jednak się trzyma, jednak jest. I ryba. Natomiast byliśmy odwrócić przez 150, chociaż zwrócić pieniądze wrócili. No bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że chociaż pieniądze zwrócili. Bo jakby nie zwrócili, to nie wiem. Jak pewnie przez wniosek internetowy, nie panie Michu. Bo ja tam przez internetowy wniosek im wysyłałem, tam takie coś znalazłem. Żeby napisać. Mówię, w kasy były pozamykane, a pamiętam się irytowałem wtedy na zajęcie, nie wiadomo co. Mówię, opóźniać pociągi to potrafią, a żeby kasy były w nocy otwarte, to już nie. Mówię, no dobra, wypełnię wniosek przez internet. I mamy rybkę kolej. Tu na razie widzę, że się nic na tą dużą nie chce złapać. Młody bas wielkogębowy. No nawet coś się dorobimy na tym wyjeździe. 1600 zapłaciliśmy za sam wyjazd. Więc 800 jednego, 800 drugiego, to się zwróci i 800 będziemy na wszystko. Teraz jeszcze 750 za dzień przerwy w grze dostałem, więc... Jadę przez kolejną część Polski zamiast Szamotuły, Wronki.
Choszczyn, no i Starogard, wyjechał na Szczecin, pojechaliśmy przez Czostrzyn, Świebożyn, Świebodzin i Gryfin. No nic mi nazwy tej stacji nie mówią, ja nie z tamtych rejonów, więc... Nieznane te stacje. Na ten do Szczecina tylko w Mrodzi, no więc... Dlatego mi te miejscowości nic nie mówią. Idzie ryba, co to tym razem? Też pójdę jakby miejsce pewnie. Bo się ciągnie. Nie mam dobrych kołowrotków do tych wędrów, to jest największy minus. Młody bez wielkogębowy. Redek i nawet w miarę duży. Mamy kolejną rybę. Na haczyku. Nie no, na tą wahadłóweczkę nawet ładnie idzie. No i mamy rybkę. Co to bas? Idealnie, o to chodzi. O to chodzi i tak należy trzymać. Również pamiętam bardzo dobrze wycieczkę do Torunia. O, to już bardziej kojarzę. No? Powrót przepięknym Lodelskim, a w Poznaniu przesiadkę. I był poszukiwanie z opiekłą. A czym? No jak wycieczka? Wycieczka, że pan, panie Michu, sobie pojechał do Torunia, czy wycieczka, że z kimś pan jechał do Torunia? Bo to... są dwie różne rzeczy. Z Torunia do Poznania. Zapewne jechał pan przez... moją... rodzinną miejscowość. A to pociąg akurat z Torunia do Poznania jedzie. Tędy. No chodź, nie płyń w tej krzaki. Chodź, chodź. Już i tak jesteśmy. Kurde, bębniący. Bębniący, nie bębnisty. Dobrze zapamiętam. Teraz jakieś takie ze dwie mniejsze rybki i potem takiego kuzaka z tego by powinienem złapać i by było perfekcyjnie. Na to, żeby jechać do sklepu i do domu już. To już trzeci dzień naszego pobytu tutaj, jakie są pisane w lewym górnym rogu. Pod ostatnimi donacjami tam jest napisane. Dzień 3 na 3. Nie? Jakbyś ktoś wysłał do Nate'a, to by zakrył akurat tą informację, ale że jeszcze dzisiaj żadnego nie było, to nie jest ona zakryta. To na obiad będzie? Co będzie na obiad? Rybeczka? Aha.
Nie no, nie takie dwie mniejsze, to ja bym potrzebował, żeby ten. Bo siatkę mam 10 kilo, a mam już 8500. A ją można tak oszukać, że jak tam ma się, nie wiem, 9900 gram, to sobie można tam jeszcze rybę taką ponad kilo wrzucić. A jak na przykład już lekko przekroczy 10, to już kolejnej ryby nie jestem w stanie na niej wrzucić. Dlatego mówię, że dwie mniejsze i potem takiego kurwaka, bo jest dębniącego, jak się nie mylę tam rzucić, to wtedy będzie perfekcyjnie, bo więcej się tam mieści. O to chodzi. A ta muzyka usypiająca w tle idealnie pasuje do atmosfery, jaka tu jest. Przecież nie. Nie chodź. Nie chodź. Się wymskła. No teraz chodź. On jest strasznie mały ten basik. Niech coś się na tą dużą weźmie. No, żeś pan jak pan żeś zarzucił.